Mamy na linii Nitro, także Nitro, siemano. Nie musi się przedstawić i mówić, skąd jesteś. Zadawaj swoje pytania. A z Wrocławia, tylko wiesz co, bo ja nie mam żadnego pytania. Do mnie zadzwonili. Aha. I dostałem. To ty Bogdan informację, chyba, tak? Żeby... Nie. Ja zadał jakieś pytanie, którego ja nie znam, więc możesz lecieć. Ja nie chciałem telefonu. Tutaj ludzie napisali telefon. Aha, do Nitra. Ludzie chcieli telefon i do Nitra. Widziałem, że też streamujesz. I dużo tak, ludzi mi... Wiesz co, bo ja sobie odpaliłem wasze face to face jakieś 15 minut temu i też próbowałem się tutaj trochę zorientować, co się działo, bo ponoć wrzosek wyszedł, coś tam, widzę, że siedzisz. Nie, po prostu skończyliśmy program. Dobra, no to ja zaczynam w sumie pytanie. Powiedz mi, Nitro, jaki ty masz ogólnie stosunek do Don Cassio, bo wiemy, że no tam między wami był moment, że trochę zawrzało. A, no to słuchaj, no nie wiem, sytuacja była taka, że ogólnie Don Cassio był tam zawodnikiem. On chyba kiedyś to się nawet cieszył, jak mnie widział, bo przerywał wywiady, żeby mi rękę podać. I owszem, to nawiązanie, które zrobił, że bo był raz, tylko sobie podaliśmy dłoń. No podałeś mi. No to dobra, to już nie jest ważne, nie? To nie było gdzieś Ogólnie, owszem, była taka sytuacja, że ja siedziałem na live, wiesz, to był live na Facebooku już strasznie dawno temu. No i mnie pytają, nie? Norman czy Cassio? Mówię, no kurwa, no dla mnie, jeśli zawodowiec, który wiesz, który walczył w UFC, nie będzie w stanie pokonać Cassia, który walczył z Adrianem Polakiem, który walczył w zastępstwie, który walczył potem w K1 z 15-kilogramowo lżejszym Ambro, który walczył z upośledzonym Ratajem i którego kopał Marcin Najman w boksie. No to wiesz, jeśli takiego zawodnika nie będzie Norman Park w stanie pokonać, to dla mnie by to było dziwne, nie? I pomimo tego, że koniec końców Cassio przegrał tą walkę, tak? Bo no, taki rekord tutaj widnieje, że przegrał, zaprezentował się dobrze. Ja zresztą sam po walce powiedziałem, że jestem zdziwiony w ogóle, że wytrwał. Z tym, że Cassio chyba wziął to sobie bardzo personalnie ostatnio. Ktoś tam mi po dziecku, kurwa, jedzie, po dziewczynie, że jest nieszczęśliwa. Kłamiesz teraz. Interpretujesz to specjalnie, mówisz tak, o, tu jak Boxdel użył wcześniej o jakiejś manipulacji, to teraz ty manipulujesz, bo upraszczasz wszystko, obierasz to w ładne słowa teraz, bo jesteś na live'ie, a powiedziałeś, wiesz jak powiedziałeś. I tak jak Boxdelowi też powiedziałem, ja jak ktoś mnie wyzywa, no to mam taki charakter, że odpowiadam, a powiedziałeś, przecież kurwa, on go rozjebie w 30 sekund, przecież kurwa, ten kurwa żul to nie będzie miał kurwa żadnych szans. Powiedziałeś, że w 30 sekund mnie pałka rozjebie i od tego, no i się tak cieszyłeś, dlatego ja wyszedłem z zakładem. I nie dobra, przyjąłeś tylko zobacz, tylko jedną rzeczą jest moja interpretacja nadchodzącej walki i to, czy myślę, czy ktoś się rozjebie w 10 sekund, w 10 minut, czy to się nigdy nie wydarzy, a zupełnie inną rzeczą jest potem, że chodzisz i wiesz, i próbujesz, ja już pomijam, że najebany jakieś live'y robiłeś, kurwa, coś tam krzyczałeś, coś tam groziłeś, a potem w wywiadach, no tak troszkę to wygląda, jakbym... Nie wiem, jakbym ci się podobał, bo przechodzę koło ciebie na fejmie, nie wiem, 10-11 w Gliwicach, który był, a potem ty idziesz na wywiad i mówisz, że się ciebie bałem, że miałem wzrok wpuszczony. Wiesz co, no nie odbywa się zazwyczaj za mężczyznami, nie wiem jak ty. No i ja też nie poruszam tematu twojej rodziny, bo raz, że jej nie znam, a dwa, że uważam, że mi nie wypada po prostu. No nie? Ja twojej nie poruszam, po prostu dziennikarka, gdzie już niejednokrotnie widzieli ludzie, nawet teraz pod ostatnim moim wywiadem z TV Reklamy piszą, że chyba wszystkie te dziennikarki się boją Cassiusza, bo teraz tylko ta pani Julia, gdzie ze mną wywiady robi, bo ja jestem takim gościem, że od razu im powiem, ale po co zadajesz te pytanie, kurwa, po to, żeby poddymić? Przecież ja mam w dupie pytania o tobie, bo ja mogę o czym innym rozmawiać, to one zadają, a ja się nie boję pytań, więc jak zadały o tobie, to żeby to skończyć właśnie, żeby już mi więcej nie zadawały, to powiedziałem, że uważam, że jesteś nieszczęśliwym człowiekiem. I dlatego jakby gadasz, bo to ty w wywiadach gadasz. To ty więcej w wywiadach gadałeś o mnie, niż ja o tobie. No spoko, znaczy no inaczej, no nie spoko, ale jeśli taka jest twoja interpretacja, to w porządku, tylko jedną tak, rzeczą... Tak, bo ty na live'ach ostatnio więcej mówisz o mnie niż ja, no bo ja live'ów jakby sobie zaprzestałem, zrobiłem sobie przerwę, żeby odpocząć, bo to też męczy, a ty prowadzisz je dalej i skąd są te tematy? No na live'ach musisz poruszać moją osobę, więc...
A nie, jak najbardziej, nie muszę poruszać, tylko wiesz, jest poruszany twój temat, jest poruszany temat Boxdela, Freeza, no na tym te live'y polegają. Nitro. Dobra, to zakończę, no po prostu jak, wiesz, jak siedzisz na live i rozmawiasz sobie z ludźmi, to nie jesteś jakiś wyjątkowy, nie? Wiesz, jeśli twój temat jest poruszony przez 25 sekund, bo ktoś się zapyta, a co sądzisz o tym? No to wiesz, kurwa, no to sądzę. To jest tak samo, jak ciebie o coś zapytają, to się wyrazisz na ten temat. Tylko jedną rzeczą jest, jeśli ja mówię o tobie, że nie wiem, że uważam to i to na ten temat, a ty wyskakujesz tutaj, że wiesz, jakieś dziecko, jakaś rodzina, jakaś szczęśliwa dziewczyna, a najśmieszniejsze jest to, że potem masę... Ale ty to upraszczasz, no, ty to bardzo upraszczasz. Na mój temat mówią. Więc bardzo upraszczasz, to, mną, skoro ty poruszasz mój temat, mówić, to potem właśnie dziennikarze pytają mnie aha, o ciebie, możesz, kurwa, skoro ty poruszasz. I nazywać mi dziecko albo mówić coś. Ale czemu tak przekręcasz? Nikt tam nie obraził ani twojej dziewczyny, nawet o twojej dziewczynie powiedziałem, że wydaje się właśnie bardzo w porządku i właśnie dlatego tam wypowiedziałem się, że bardzo brzydko powiedziałeś, ale to jest ruchałeś 15 Hiszpanek i ty uważasz to za męskość, to powiedz. Ale powiedz, co dokładnie tam powiedziałem, a nie pierdolisz głupoty. Bo w tym wywiadzie, gdzie mnie zapytała o ciebie, to powiedziałem, że jesteś bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, bo skoro ty na live potrafisz powiedzieć, że ruchałeś 15 Hiszpanek, jak byłeś w Hiszpanii, gdzie twoja kobieta, z którą masz dziecko, siedzi na live i widać, że jest moderatorem i cię prosi, żebyś tak nie mówił, a ty dalej będę mówił, co chcę, bo ruchałem 15 Hiszpanek. Jedną rzeczą jest, kurwa, wiesz, to co ja robiłem, zanim byłem z Sandrą, to jest osobna para koloszy. Ja nie mam żadnego problemu, żeby powiedzieć, że nie wiem, z tym się spotykałem, ja zresztą... No tak, i z szacunku, jeżeli ona cię prosi, żebyś nie poruszał ten temat, to byś wziął, skoro byś, kurwa, jakby teraz opowiadać, że ona dla ciebie taka ważna i te dziecko. No to czemu nie zaprzestałeś tego tematu? Mi ktoś szota podesłał, że, kurwa, takie coś odjebałeś. To jak mnie już spytali, kończąc temat, chciałem zamknąć ten temat, żeby już mnie nie pytali. W którym momencie ona co pisała, wiesz co, no to jest delikatnie śmieszne, bo mi jest teraz kurwa ciężko w żaden sposób udowodnić, że ona ani tego nie pisała, ani wiesz, może to był kurwa zupełnie inny moment live, ale ty puszczasz coś takiego w eter i znowu kolejny raz próbujesz... A nie było, no dobrze, to na live powiedziałeś, że ruchałeś 15 Hiszpanek? Wspaniała osoba, a jest nieszczęśliwa przeze mnie, no i kurwa, wiesz, ja nie zwracam uwagi na to, wiesz, gdzie melanżowałem, gdzie... No dokładnie, no i... spotykałem, czy się nie spotykałem, no, ale jeśli coś takiego... I ty zmieniasz interpretację znowu. Znowu manipulujesz. Bo jest gadka o czymś innym, a ty już co innego poruszasz. Ty próbujesz tutaj manipulować. Nie, to ty próbujesz. Bo ty w ogóle upraszczasz wszystko specjalnie, żeby tu fajnie wyjść, a jak no teraz dochodzi do konkretnych słów, to nie umiesz się na to wypowiedzieć. Niestety no. Na świecie jest więcej kasjuszy intelektualnych niż Sergiuszy. Więc kurwa muszę mówić bardzo prosto, żeby ludzie kurwa z IQ krawężnika jak ty, żeby spróbować, znaczy, żeby to zrozumieli. Ty nie mówisz bardzo prosto, tylko ty omijasz te niewygodne tematy. To jest upraszczanie. Źle to zrozumiałeś. Sobie wygoogluj może. Wiesz? I wtedy będziesz wiedział, co to jest upraszczanie. Bo ja jakby wypowiedziałem się w tym wywiadzie, to ty, tak jak przed chwilą przyznałeś, że poruszasz mój temat, bo ludzie pytają, ale ja jakby wiem, że to jest nieprawda, po prostu chcesz poruszać mój temat, bo ja również prowadziłem bardzo długo live'y. Dobra, chcesz mi się wtrącać, czy chcesz poprowadzić, kurwa, jakiś dialog? Czy chcesz monologiem cały czas mówić? Bo jak chcesz mówić monologiem, to ja ci dam, możesz mi pierdolić te głupoty i tyle, no. Dobra, weź dwa wdechy. Dwa wydechy. No to ty weź dwa wydechy, bo jak ja zaczynam mówić, to ty zaczynasz mówić. Ja ci daję się wypowiedzieć i potem ty nie dajesz, bo się wtrącasz. Wiesz co, to jest taka odpowiedź alergiczna. Ja ogólnie mam alergię na głupotę, więc kurwa mój organizm walczy super z tym, żeby nie słyszeć. Super. To po co tu kurwa dzwonisz? Nie, to my dzwoniliśmy. No to kurwa do mnie zadzwoniliście. No dobra, no to zadzwonili. Reżyserka. To jak słyszysz tą głupotę, to po co tu siedzisz? No nie wiem, bo potem będzie, że ciebie... A, nie unikam, wiesz, nie kurwa, wiesz, no kurwa, no to jesteś głupi, jak nie wiesz, problemu. Kurwa. Masz się za takiego, kurwa, wielkiego, kurwa, intelektualista, a kurwa teraz mówi, nie wiem, po co tu siedzę, ale głupota mnie drażni, kurwa. No zobacz, jak ty się sam wyjaśniasz.
No i się uważał, że to jest wyjaśnianie samego siebie. No sam siebie wyjaśniasz. No, upraszczasz, kurwa, nie wiesz, co to jest słowo upraszczanie. Pytanie, bo... Próbujesz grać intelektualista, a jesteś, kurwa, głupi jak but, no. I to masz to pytanie, widzisz, tak? Ale przynajmniej swoje osiągnąłem. To jest co innego. No właśnie. No. Dobra, panowie, bo Nitro ma pytanie, także Nitro... Lepiej by było, jakbyś powiedział, że swoje osiągnąłem, bo grałem takiego i takiego. No i to już by było, kurwa, lepsza odpowiedź niż próbowanie udawać, kurwa, wielkiego intelektualista, a się, kurwa, sam wyjaśniasz w tych swoich wypowiedziach. Panowie, czekajcie, bo Nitro mówi, że masz pytanie, także proszę. Ja miałem po prostu pytanie, bo zobacz. Bo w momencie, kiedy ty się z kimś, powiedzmy, nie wiem, wyzywasz, czy próbujesz dojść do jakiegoś konsensusu, nazwijmy to jak chcesz, i poruszasz tematy, osób bliskich, tak? Czyli, nie wiem, mówisz o moim synu, mówisz o mojej dziewczynie. Jakbyś się poczuł, jak ja bym teraz zaczął chodzić i mówić, że jesteś na przykład wstydem dla twojej matki? W ogóle bym się nie poczuł źle, bo... Jakby... W ogóle byś się nie poczuł. Bo twoje zdanie w ogóle mnie nie interesuje. Osoby, jakby. Której nie znam. Ale w ogóle twoje zdanie mnie w ogóle nie interesuje. Więc jak ja bym miał się... Nieprawda, bo powiedziałeś przed chwilą, że cię właśnie interesowało, stary. Bo jakby nie interesowało cię zdanie Nitro, to byś mi poza, stary, programem cage'owskim, stary, z Fame, kurwa, 8 czy 7, no, nie mówił, że cię to wkurwiło. Ale co? No to jego opinia odnośnie tam, gdzie był ten zakład o Stokoła i tak dalej. Gdzie musiałeś... Ma 7, gdzie... 8, a ja walczyłem z pałką na Fame ma 10. Co ty pierdolisz? Kurwa, przed Fame 10, przed Fame 10. A powiedziałeś Fame ma 7, dobra, przed Fame 10, przed Fame 10. To ty też pewnie... Przed Fame 10, przed Fame 10, kurwa. To nic ci tego ale nie dobra, wydałem. Jak nie? Ja ci, kurwa, ja bym z tobą gadał... Ale ja gadaliśmy, stary, o opinii o Nitro. Gadaliśmy poza kamerami o Nitrozyniaku. Gdzie, kurwa, stary, gdzie byłeś wkurwiony o to, co gadał Nitro. Co na streamie, a później sam mu powiedziałeś o tym zakładzie. O to jakby, zakładzie, to jakby cię powiedzieć. Nie wkurwił, to byś, stary, nie zajebał tego zakładu jako repunch, kurwa, w jego stronę. No to co pierdoli, że nie gadaliśmy o tym? Na pewno nie gadaliśmy. Gadaliśmy o tym. Na pewno były pytania. Poza kamerami też gadaliśmy o tym. Bym nie gadał, kurwa, pytałem o cię o to, przecież pytałem cię o Nitro. Dobra, teraz, no ale w sumie ja w twoim stylu lubisz. Ja umiem odpowiadać. No właśnie, no to odpowiedz, stary. To powiedz, nie pamiętasz, bo jestem przekonany, że gadaliśmy. Mnie pamięć, kurwa, nie myli. Tak cię nie myli, że ty no dobra, powiedziałem Fame. Okej, no dobra, to Fame 10, myli, poprawiłem się, Fame 10, ale no wiem, że gadaliśmy. Się. No to kłamałem, ale się dobra, poprawię. Jest, kurwa, normalnie to no jest dobra. Tak piękne, jak ci się układają gwiazdy na niebie, kurwa, że to jest pojebane, stary, nie? Don Castle Cruz. No i chuj. Dobra, Nitro, chciałbyś coś jeszcze dodać? A wy się cały czas plątacie. Może sobie pomagacie, kurwa, tu może w 10 może usiądźcie, kurwa, i face to face zrobimy. Może weź tam jeszcze, kurwa, pół YouTube'a, se będziecie w dupę wchodzić, lizać se dupę i będziecie siedzieć, kurwa, każdy może po jednym argumencie powie, chociaż sensownym, bo na razie to wymyślacie jakieś głupoty, a nie umiecie odpowiadać, więc podsumowując, kurwa, Nitrusiu kochany, to... Żeby była jasność, bo ty to specjalnie przedstawiasz inaczej. Każdy może wejść sobie na ten wywiad. Ja tam powiedziałem, że tobie współczuję, bo widzę, że ty jesteś po prostu zakompleksiony i bardzo brzydko było, skoro jakby mówisz, że o rodzina, czyli sam twierdzisz, że jest dla ciebie ważna ta kobieta, z którą masz dziecko, a mówisz na live, gdzie ona jest moderatorem, bo jest moderatorem u ciebie na kanale? No, pewnie nawet bym się mogła na moje konto zalogować. No właśnie, to jest moderatorem i ty mówisz, że rucham 15 Hiszpanek. Okej, okay, masz argument, że co ja robiłem przed? Ja w to nie wchodzę, zajebisty argument. Ale skoro ona cię prosi, że ej, to brzydkie, no jestem tutaj, a ty mówisz o jakichś dziewczynach, które ruchałeś i ty powtarzasz to, że jak taki, kurwa, wiesz, jak to w twoim stylu, to ja jestem, ja ruchałem, ja sobie kogo chcemy ruchałem, to było przed. No i jest jej przykro. To skoro ty sprawiasz swojej kobiecie, którą kochasz, przykrość, ale to jest chyba niemiłe, a nie, że ja o tym powiem, kurwa, gościu. Ale ty z nią rozmawiałeś na ten temat, czy było przykro? No, pisząc jako moderator twój na live, że nie mów o tym, to chyba było jej. A jak nawet nie było, to nawet jak cię prosi, żeby nie mówić, bo ma jakiś swój powód, to powinieneś to uszanować, bo powinieneś mieć sam refleksję taką w głowie, że to nie jest fajne, jak jesteś, kurwa, ze swoją kobietą i jej opowiadasz, kogo ty ruchałeś, kurwa, wcześniej. Co ją to interesuje?
jak to ma budować przyszły związek i relacje. Tego live'a. Dlaczego ja mam ten? Dlaczego ja mam to jest takie koło Macieja. Wiesz, ty powiesz to samo, to jest trzeci raz tym teraz poruszamy. Nieprawda. Dobra, Nitro, słuchaj, dziękujemy bardzo. Dobra, za telefon trzymaj się, na razie. Dobra, panowie. Podsumowując, no najlepiej przejść, jak jest niewygodny temat, bo w końcu na chwilę ucichł i mogłem argumentować właśnie tak, jak on przekłamuje, bo upraszcza, specjalnie powie te słowa, które są wygodne dla widza, który ogląda i nie będzie mu się chciało sprawdzić tego wywiadu, to upraszcza, to widzisz, nie chciał kontynuować, bo wiedział, że mam na to wszystko argumenty, to przeszedł do Boksdala, a powiem specjalnie grubasosie, fajnie wyjdę z tego live'a. No. Mam wyjdę cały balon, cały balon, niewypełniony helem, ma wypełniony drawą. Coś ci nie pasuje, idź pograć makaron. Chcesz podbić po stunie, to podbijaj śmiało. Leci balon.